Z tej strony Mariusz 836. Chciałem wam dzisiaj pogadać, jak wyglądają sianokosy u mnie. Jak widzicie, siano leży w wałkach. Wczoraj był dobry deszczyk. Sama siana zrobiły się dosłownie gnój. Piątek mamy dzisiaj, dzień przed Bożym Ciałem, czyli środę. Południe. Przyjechałem obejrzeć. Mamy gnój. Rodzice zwinęli do nawałek. Mieli pracować, nie zdążyli. Przed deszczem ja byłem w pracy. Jak widzicie, poszło tak około 15. Tam. Nie wiem, ile tutaj jest. 10 ary, trochę więcej jest. W wałku. Tam jeszcze tak. Z hektar około jest. Na drugiej łączach z pół hektara jest też w samym terminie koszone i reszta tak w drugim. Jak widzicie. Nie wiem, czy przewracać dzisiaj, bo jest mokro dosyć, woda stoi. Czy traktorem się nie pokopie na drugich łąkach. Ta jest w miarę twarda, widzę. Pogoda w tym roku nie dopisuje. Żebym do pracy nie musiał na nockę, to jeszcze myślę, żeby to zebrał. A tak człowiek do pracy musi, czasu nie ma. Zdąży przewrócić do pracy. Wróci z pracy, to deszcz. Żebym chociaż jeszcze dużo bydła teraz trzymał, to bym powoli to spas. A że teraz bydła nie mam, chciałem zrobić więcej na zapasy na przyszły rok. Kupić cieląt. Jakoś to znaczy, że znowu hodować te bydło, a to teraz nie ma jak. Trawa ładnie odbija. Na jednej łące, co pierwsze kosiłem, co pierwsze filmiki wrzucałem, posiałem saletrę i polifoskę Plon Plus. Na 10 ciary posiałem wiaderko saletry i dwa wiaderka tego Plon Plus, tej polifoski. Jak widzicie, słońce świeci, zaczyna ładna pogoda wychodzić. Nie wiem, przewracać to czy nie. Jedyne teraz wyjście, tylko w siano kiszonkę. A jak człowieka tak jak mnie nie stać, nie ma do tego maszyn, ani obory nawet, żeby i zwierząt, żeby to spaść na bieżąco. Taki jest efekt. Dzięki, pozdrawiam.